Większą część dzisiejszego dnia pracy Sejmu poświęcimy komisjom śledczym. I niestety są to komisje śledcze, wnioski o komisje śledcze, które są bardzo mało ambitne i bardzo wybiórcze. Mianowicie dotyczą tylko tych spraw, których rozliczenie jest bardzo wygodne dla Platformy Obywatelskiej. To nie jest tryb, w którym powinniśmy pracować, że tylko przerzucamy się piłeczką pomiędzy Platformą a PiS-em. Dlatego Konfederacja biegnie na pomoc i przygotowaliśmy 3 kolejne wnioski o komisje śledcze. Do sprawy afery zbożowej, do sprawy afer covidowych i w sprawie nieprawidłowości w polityce energetycznej polskich rządów w latach 1997-2023. Zwracam szczególną uwagę na tę ostatnią komisję, dlatego że przed komisją energetyczną, która powinna powstać już dawno, powinni stanąć zarówno premier Mateusz Morawiecki, jak i premier Donald Tusk, żeby odpowiedzieć na to, co się stało z polskimi kopalniami i energetyką przez ostatnie 20 lat. Zachęcamy wszystkich posłów spoza PiS-u do podpisania się pod naszymi wnioskami. Dziękuję bardzo. Panie pośle, to ja czekam na te wnioski, bo już byliście z tym na konferencji prasowej, byliście na mównicy, tylko jeszcze to nie wpłynęło. Więc ja czekam bardzo gorąco i chętnie na wasze wnioski, które mam nadzieję będziemy mogli dalej procedować. Dobrze? Tak? Proszę, proszę. Panie marszałku, jak pan doskonale wie, żaden z małych klubów poza Platformą i PiS-em nie jest w stanie samodzielnie złożyć wniosków, które wymagają 46 podpisów. Stąd mój apel. Jeżeli marszałek prosi o wniosek formalny, uznajmy, że wiadomość się poniosła. Kto chce, ten podpisze. Dziękuję, panie pośle. Składam wniosek formalny o zarządzenie minutowej przerwy w obradach, żeby dać przedstawicielom małych klubów sejmowych szansę na podpisanie się tu i teraz pod wnioskami o komisję. Dobrze. Dziękuję. Przegłosujemy ten wniosek, ale najpierw poproszę o wniosek formalny zapisanego do wniosku formalnego pana Krzysztofa Gawkowskiego. Drodzy państwo, ponieważ został zgłoszony formalny wniosek o minutową przerwę, zarządzam minutową przerwę. Przepraszam? O 2 dwuminutowe przerwy, czy o 1 dwuminutową przerwę? Przepraszam, ja słyszałem, nie wiem jak państwo, o minutową przerwę. Minutowa przerwa, bardzo proszę, zarządzam 60 sekund przerwy w obradach Izby.